Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj pokażę Ci, jak można zrobić system grywalizacji w naszej aplikacji. Taki prosty program lojalnościowy. Będziemy robili zadania, za to będziemy dostawali punkty, a punkty będą przydzielone do odpowiednich poziomów. Nie będę tutaj skupiał się na tym, jak te zadania powinny być poprawnie zrobione, jak zweryfikować, czy użytkownik zrobił dokładnie to, co miał zrobić, tylko na zaimplementowaniu samej grywalizacji. Więc jak coś takiego zrobić? Na początku zrobimy sobie tabelę danych z naszymi poziomami. To może być też option set, bo to jest dosyć stały element. Więc weźmiemy sobie skip tutorial, option set, mamy sobie po prostu levels. Stały, to znaczy on nam się nie będzie zmieniał w czasie zbyt często. Jeżeli raz ustawimy sobie poziomy, na przykład brąz, brązowy, silver, srebrny oraz gold, złoty, to one będą stałe. I potrzebujemy minimalnej wartości liczby punktów, żeby przejść do jakiegoś poziomu, więc potrzebujemy dwóch atrybutów. Ja dodaję sobie tutaj dwa atrybuty. Min points, minimalna liczba punktów, to jest liczba, więc ustawimy sobie tutaj 0 dla brązowego i później będziemy lecieli dalej po naszych poziomach. Oraz max points, który jest nam tutaj potrzebny. Max points to jest też liczba, number. I brązowy będzie od 0 do 9 włącznie, a później srebrny będzie od 10 do 19 i następnie mamy złoty od 20 do 29 na przykład. A jeszcze wyżej będzie jakiś ultra, dodamy sobie ultra, który będzie jeszcze większy. Minimalna liczba punktów to jest 30, damy 30, ok. I to będzie najwyższy poziom. Zróbmy sobie repeating group, aby wyświetlić te wszystkie poziomy, żebyśmy zobaczyli, że wszystko dobrze zrobiliśmy. Layout strony ustawię na kolumn, damy sobie repeating group, ustawię na środku, szerokość tego elementu 600, wysokość 0, wyświetlimy to w wierszu, następnie ustawimy typ tutaj tego naszego option set, czyli levels. Wszystkie opcje nas interesują. All levels, posortujemy to, od razu możemy posortować sort po naszym na przykład max points rosnąco, więc descending no i wyświetlamy sobie nieograniczoną liczbę wierszy, minimalna wysokość wiersza ustawię 0, weźmiemy sobie tekst i tekstami będziemy wyświetlali te nasze poziomy. Jest tekst, wrzucimy to do naszej repeating group. W tym tekście ustawię, żeby to była pełna szerokość od 0 do nieskończoności oraz pełna wysokość od 0 do nieskończoności i wygląd. Wyświetlamy sobie current cells level. Na początku nazwę, duplikuję Ctrl D, wyświetlimy sobie max min level, minimalna liczba punktów oraz Ctrl D, maksymalna liczba punktów. Wstawmy sobie jeszcze troszeczkę jakiś margines dla tej naszej grupy, na przykład 50, 50, 50, 50 oraz dodamy sobie jeszcze przestrzenie pomiędzy tymi tekstami, więc zgrupuję sobie te nasze trzy teksty w grupę typu wiersz. OK, jest, tylko odwrotnie, jeszcze raz. Cofnijmy się z tą zmianą, więc możemy się cofnąć i zaznaczę jeszcze raz wszystkie trzy teksty. OK, group elements in row container i teraz tutaj dodam sobie apply gap spacing, na przykład 10, 10. Zróbmy preview i zobaczmy, jak to nam wygląda. Powinniśmy mieć wszystkie levele, wszystkie poziomy wyświetlone. Jest brązowy, srebrny, złoty i ultra. Od 30 tutaj tak naprawdę do nieskończoności, bo jest niezdefiniowany. Sprawdźmy, czy dobrze ustawiliśmy liczbę. Jest od 0 do 9, od 10 do 19, od 20 do 29 i od 30 w górę jest wyższy poziom. Dobrze, to później będziemy chcieli mieć zadania, różne zadania. Zadania raczej będą się już prędzej zmieniały w czasie, więc dodałbym zadania do tabeli. Task. Task. I tutaj nasze zadanie będzie miało jakiś tytuł, to co mamy zrobić, tytuł, tekst. Następnie dodamy sobie jakiś description, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie trzeba zrobić. Też oczywiście tekst. No i liczba punktów, points za te zadanie, które dostaniemy, to jest liczba. Idziemy do naszej bazy danych i dodamy sobie kilka przykładowych zadań. Na przykład, oczywiście, weźmiemy sobie lorem ipsum do description, lorem ipsum, żeby za dużo tutaj nie wymyślać. Jest pierwszy element, ok. Za 5 punktów to będzie share to, share via e-mail. Trzeba mailem po prostu podzielić się tym
z naszą aplikacją, żeby dostać 5 punktów. Biorę kolejne Lorem Ipsum i weźmiemy sobie New Entry. Piszemy sobie, co możemy zrobić jeszcze. Register na przykład. Zrobimy sobie punkty za zarejestrowanie. Dostaniemy na przykład, chociaż może nie za zarejestrowanie, tylko za share via Facebook. Dostaniemy 5 punktów. Share via Facebook. OK. Mamy 5 punktów i jeszcze jeden element. Może teraz Twitter. Share via Twitter. Description punktów. Też dostaniemy może 7 tym razem. I tytuł Share via Twitter. OK. Zobaczmy te punkty. Zróbmy refresh na naszej tabeli. Zwracamy sobie. Jeszcze raz. Są nasze wszystkie. Ja zmienię w jednym miejscu te punkty, żeby było troszeczkę inaczej. Tutaj damy 4 punkty. OK. Mamy w naszej bazie danych jakiegoś użytkownika. Od razu go sobie usunę. Jest. Mamy czystą bazę danych teraz z naszym użytkownikiem. OK. Więc mamy sobie nasze zadania. Je też wyświetlimy sobie w Repeating Group, więc duplikuję sobie to naszą całą Repeating Group. Kopiuj, kopiuj, wklej, paste. Ta nasza Repeating Group będzie wyświetlała wszystkie zadania, żebyśmy widzieli znowu, że wszystko dobrze zrobiliśmy. Sortuję sobie zadania, posortuję je po na przykład tytule. OK. Descending, no. Więc mamy sobie wszystkie nasze zadania. Tutaj oczywiście nasza grupa będzie musiała przejmować nie levele, tylko zadanie i wyświetlimy sobie tutaj odpowiednio. Na początku tytuł naszego zadania, tytuł, potem wyświetlimy sobie punkty za to zadanie, jakiś krótki opis, więc utniemy go truncated tu na przykład 100 znaków. Ustawię jeszcze, żeby ta nasza repeating group miała szerokość trochę większą, na przykład 1200. I jeszcze ustawimy, żeby ta strona też była trochę szersza, na przykład 1300. OK. I mamy jeszcze, mamy description. Dobrze, zobaczmy, jak wygląda nasza aplikacja. Mamy poziomy, mamy tutaj levele, OK. I mamy levele, mamy zadanka, super. Teraz zrobimy rejestrację naszego użytkownika, który na dzień dobry będzie od razu dostawał poziom brązowy pierwszy, bo będzie miał 0 punktów, więc do naszego użytkownika musimy dodać dwie kolumny na początku. Points, punkt, abyśmy widzieli, ile on ma punktów. Raw number jest, wsunę sobie tutaj tą kolumnę, jeszcze turn on. Mamy punkty. Co nas jeszcze interesuje? Czy coś nas jeszcze tu interesuje? Poziom, pewnie poziom nas jeszcze interesował, więc dodamy sobie też tutaj level naszego użytkownika typu level. OK. Więc na dzień dobry poziom jest brązowy, a liczba punktów jest 0. Zróbmy rejestrację naszego użytkownika i zarejestrujmy sobie kogoś. Dodamy sobie grupę, tutaj layout kolumn, ustawimy ją też na środku. Wszystko nam dociąga do góry. Grupa będzie miała granicę, wysokość tej naszej grupy. Damy szerokość na początku 600, a wysokość 0, żeby nam się ładnie wypełniło. I potrzebujemy dwa inputy, więc dodaję sobie input. Input na maila i input na hasło. Grupa C nazwiemy register. Register. OK. Mamy input A. Pełna szerokość od 0 do nieskończoności. Wysokość damy dokładnie 50. I na dzień dobry będziemy chcieli e-mail od naszego użytkownika. E-mail. This input should not be empty. Duplikuję. Będziemy chcieli jeszcze hasło. Password. Typu hasło. OK. I mamy jeszcze przycisk wymagany do tego, żeby ktoś mógł się zarejestrować, więc register, też pełna szerokość, od 0, wysokość 50, OK, mamy register, w tej naszej grup register damy sobie jeszcze przestrzenie, na przykład 5, odsuwamy wszystko, możemy jeszcze wziąć ten nasz tekst, Ctrl D, zduplikuję go, przyciągnę tutaj i napiszę tu wprost register, weźmy clear, i piszemy register. OK. Więc mamy sobie naszą rejestrację w stylu H1. Ustawimy jednak jeszcze tutaj fit with to content, niech będzie na środku, będzie troszeczkę ładniej. I zrobimy sobie jeszcze, żeby ta nasza grupa repeating group wyświetlała się tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zarejestrowany. Więc weźmy normalnie, że ona się ukrywa, collapse when hidden, conditional,
when current user is logged in, wtedy this element is visible. I to samo zrobimy sobie z tą naszą powtarzającą grupą z poziomami, więc kopiuję sobie i wklejam teraz conditional, a normalnie ona jest ukryta. OK. Jak się zarejestrujemy, ja będę chciał od razu mieć informację o naszym użytkowniku, jaki ma poziom, więc dodam sobie znowu kolejną grupę, szerokość też ustawię 600, wysokość od 0 do nieskończoności, zduplikuję sobie ten nasz przycisk text register, wrzucę tutaj w grupę D i nazwę ją sobie grupa D user statistics. OK, normalnie ona jest ukryta, wyświetla się tylko wtedy, kiedy nasz użytkownik jest zalogowany, więc znowu wklejam sobie ten nasz warunek, wstawię ją na środku jeszcze, na środku strony. OK, i zaraz pobawimy się tutaj szczegółami tego. Możemy dodać jeszcze do naszej strony jakieś też tutaj przestrzenie do elementu i do naszej grupy też od razu dodam sobie przestrzeń. Więc weźmy apply gap spacing 10. Dobra. To, co będę jeszcze chciał, to w tej grupie z formularzem rejestracji też dodam warunek, żeby teraz nam pokazywało ten nasz element tylko wtedy, kiedy użytkownik jest wylogowany, a normalnie, żeby też nie był pokazywany. Dobrze, mamy tutaj register text, nazwiemy go user statistics, ok, i niżej jeszcze raz duplikuję ten tekst, odznaczam fit with to content, zmieniam na body i tutaj wyświetlimy current user level display, duplikuję, Ctrl D, ustawimy od razu też max points, które są nam potrzebne i min points, abyśmy wiedzieli troszeczkę szczegółów o tym poziomie. Jeszcze raz duplikuję, abyśmy wiedzieli, ile punktów już ma nasz użytkownik teraz. Więc weźmiemy sobie tutaj user points. Dopiszemy points. OK. Wygrupuję sobie te trzy elementy związane z levelem. Jedną grupę typu wiersz jest. Typu wiersz. Dodamy sobie tutaj też przestrzeni do tego jeszcze troszeczkę mniejsze. 5, 5. OK. To jest widoczne. Dobrze. Odświeżamy naszą aplikację, ustąpię sobie zakładkę z lorem ipsum, rejestrujemy kogoś. karol@bocian.pl. Jakieś hasło, klikam register, nic się nie dzieje, bo zapomniałem przypiąć jeszcze ten nasz przycisk register, więc robię start, sign the user up i rejestrujemy naszego użytkownika. W e-mail wpisujemy sobie maila input, email value, w hasło wpisujemy hasło input, password value. Po tym wszystkim zrobimy reset relevant inputs. Jest. Więc jeszcze raz odświeżamy aplikację i wpisujemy karol@bocian.pl. Jakieś hasło, klikam register. OK, jesteśmy zarejestrowani. Możemy zapisać sobie, mamy informacje o naszych poziomach, mamy informacje o zadaniach i mamy tu stan naszego użytkownika. Ma obecnie 0 punktów, jest na poziomie brązowym. To teraz zacznijmy robić zadanka. Żeby zrobić zadanka, zrobimy sobie po prostu tutaj przycisk w tej naszej repeating group. Zrób zadanko. Więc dodamy sobie jeszcze przycisk. Jest w tej naszej grupie i zrobimy sobie make. Albo do a task. OK. Jak będą wyglądały szczegóły robienia takiego zadania? Zostawiam już tobie jako pracę domową, że możesz wyświetlić sobie na przykład pop-upa, wyświetlić tam szczegóły zadania i wymagać od użytkownika przesłania na przykład screenu, że ktoś szerował na swoim profilu dany element, na przykład na Facebooku, na LinkedInie, na Twitterze, czy gdziekolwiek sobie tam wymyślisz, oraz żeby na przykład przesłał link do tego zszerowanego postu, abyś mógł to sobie sprawdzić, przetestować, a dopiero później gdzieś z boku jako administrator będziesz zatwierdzał takie wykonane zadanie. Na przykład daję Ci taki przykład. Możesz to robić też jakoś inaczej, że na przykład dajesz tu zadanie wysłania maila i sam tu implementujesz, że ktoś wysyła takiego maila w odpowiednie miejsce. Ja to już tu uproszczę i jak klikniemy do a task, to przyjmiemy, że to zadanie już zostało wykonane przez kogoś. Więc zrobimy start edit workflow. I co musimy zrobić? Dodać punkty naszemu użytkownikowi za wykonanie tego zadania. Więc robimy make changes to current user i naszemu obecnemu użytkownikowi w pole points piszemy to, ile on już teraz ma, czyli przepiszemy dokładnie tę wartość points i dodamy do tego liczbę punktów, która jest za wykonanie danego zadania. Więc tutaj mamy parents group task points i to sprawi, że nasz użytkownik będzie miał więcej punktów. I następna rzecz, którą musimy zrobić, to jeszcze policzyć mu
czy nie przeszedł przypadkiem do wyższego poziomu. Żeby to zrobić, ja zrobiłem do tego oddzielny custom event i zrobimy sobie set correct level. Tak go sobie nazwiemy. OK. Na czym my tu będziemy pracowali? Na obecnym naszym użytkowniku i jedynie to nas interesuje, nasz obecny użytkownik, żeby sprawdzić, czy hej, w którym przedziale się mieścisz. I na koniec, jak dodamy sobie, wykonamy zadanie i dodamy punkty naszemu użytkownikowi, to zrobimy sobie trigger custom event i zawołamy ten event set correct level. Musimy teraz zaimplementować sobie jeszcze ten nasz sprawdzanie, ustawianie poprawnego levela. Żeby to zrobić, oczywiście będziemy pracowali na obecnym użytkowniku i naszemu obecnemu użytkownikowi będziemy ustawiali level. I teraz musimy sobie znaleźć taki level, który nam pasuje do tego wszystkiego. Czyli bierzemy sobie wszystkie opcje z naszego levela, all options, i te opcje musimy sobie przefiltrować. Czyli dodamy sobie tutaj filtr, ustawimy pierwszą opcję, więc filtrujemy na początku, bierzemy wszystkie opcje, które spełniają warunek. Jaki? Taki, że ten poziom, jego maksymalna liczba punktów jest mniejsza lub równa tyle, co ma nasz użytkownik. Czyli nasz użytkownik ma nie więcej punktów niż maksymalna wartość tego levelu. Czyli tutaj weźmiemy points. I drugi warunek, że też nas interesuje, że ten poziom ma, nasz użytkownik ma odpowiednio dużo już punktów, żeby wejść do tego poziomu. Czyli this level min points jest większy, równy niż nasz użytkownik już zdobył punktów. I po tym wszystkim wyciągamy sobie te levele. Nasze levele, jak tutaj sobie widzimy, one się nie przecinają. To znaczy pierwszy się zaczyna od 0,9, a drugi zaczyna się od dziesiątki. Nie ma żadnego levelu, który ma się nakłada. Nie może ktoś być w poziomie brązowym i srebrnym jednocześnie, bo tu są rozłączne zbiory tych naszych punktów wymagań. Więc bierzemy sobie taki pierwszy element, first item, i to wpisujemy naszemu użytkownikowi. OK, zróbmy testy, zobaczmy, jak to działa. Więc mamy sobie tutaj nasze zadanka, klikamy do a task za 4 punkty, zobaczymy, czy przyjdzie nam 4 punkty. Obecnie mamy 0 punktów, więc klikam do task, mamy 4 punkty, ale od razu skoczyliśmy w poziom ultra, więc gdzieś coś jednak zrobiłem źle. Poszukajmy więc naszego problemu, co zrobiłem źle i naprawmy go. Oczywiście prosta jest historia, zrobiłem źle warunki, więc poprawmy jeszcze raz warunki. Nasz użytkownik, current user, level, points, ma mieć więcej punktów niż minimalna liczba punktów danego levelu. I również nasz użytkownik, current user, points, ma mieć nie więcej, czyli mniej lub równa się this level max points. Zróbmy jeszcze raz testy, ale pójdźmy jeszcze do bazy danych i usuńmy, wyczyśćmy naszemu użytkownikowi punkty, które zrobiliśmy, żebyśmy mieli początek taki sam. Więc zrobię save. Mamy tutaj jeszcze poziom brąz, więc zaczynamy od zera, debugowanie, sprawdzanie, testowanie naszej aplikacji. Odpalamy sobie, robimy zadanie za 4 punkty, dostaliśmy 4 punkty i dalej jesteśmy w poziomie brązowym. Robimy zadanie za 7 punktów, mamy 11 punktów, wpadliśmy w poziom srebrny, bo poziom srebrny jest od 10. Spróbujmy zrobić jakieś coś na granicy, mamy punktów teraz 11, jak dojść tutaj do 20, bo to by mnie interesowało. Spróbujmy zrobić za 4 punkty coś, więc mamy 15 punktów, dalej jesteśmy w srebrnym. Zróbmy jeszcze coś za 4 punkty, żeby dojść do 19, powinniśmy być dalej w poziomie srebrnym. Tak, jesteśmy, ok. I dodamy za na przykład 5 punktów coś. Spróbujmy. Nie, dodam jeszcze raz za 4, więc teraz mamy 23 punkty. Jesteśmy już z złotym. Teraz spróbuję dodać za 7, żeby wpaść w 30 i to powinno dać mi ultra. Więc robimy zadanie za 7. Jesteśmy, mamy 30 punktów, ale nie weszliśmy w poziom ultra. Dlaczego? Bo poziom ultra nie ma tutaj maksymalnej wartości. To jest taki mały problem, który zrobiliśmy sami sobie, więc możemy tutaj ustawić zamiast pustą wartość, to bardzo dużą wartość, na przykład taką. Tym sposobem będzie nam to już działało, więc wracamy sobie jeszcze raz do naszej aplikacji, zmienimy tutaj na poziom silver, ustawimy, że mamy znowu 23 punkty i przetestujmy jeszcze raz ten ostatni przypadek, że za 7 punktów coś zrobimy. Tu mamy już bardzo duży poziom, klikam za 7, ok, mam 30 punktów i weszliśmy w poziom
Ultra. I tym sposobem możemy zrobić taki prosty oczywiście system gry walizacji, który pozwala naszym użytkownikom wpadać na różne ciekawe poziomy. To wszystko, co chciałem Ci pokazać dzisiaj. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć!